Uwielbiam piec. Zawsze dodaję moje ulubione składniki. Soczysty palec i chrupiący skorpion. Cześć, kochana! Co jest? Czy ty to zrobiłaś? To przerażające. Nie możesz tego zjeść. Co ty robisz? Potrzebujesz zdrowych przekąsek. Tak jest lepiej. Warzywa? Nie ma mowy. Odłóż tę marchewkę. Nigdy nie powstrzymasz mnie. O nie! Co się dzieje? Ona to zrobiła. Ha, wiem! Do zobaczenia. O! Jestem na to za stara. Co ty zrobiłaś? Zrobimy sobie wyzwanie. Brzmi fajnie. Od czego zaczniemy? Jestem taka podekscytowana. Ach, wiem. Do dzieła. Wow, ciasta. Nie ma dramatu. Co teraz? Obróćcie je. I zobaczcie. Robi się. To takie dziwne. Brakuje części mojego ciasta. Zobaczmy, co my tu mamy. Ojej. To jakaś pomyłka? Musicie je naprawić. Skoro tak mówisz, będę potrzebować mojego zestawu narzędzi. Oto i on. Nosisz to ze sobą? Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Choć nie sądzę, że to się uda. A teraz co robisz? Nie, nie wydaje mi się. Nie idzie mi za dobrze. Ciężko się to ogląda. Co dalej? Och, to chyba będzie to. Musi być tu coś, czego mogę użyć. Ha, co to jest? To twoje zakupy spożywcze? Uuu, ogórki kiszone. To mi się podoba. Naprawię ten torcik. Wcisnę słoik w ciasto i udekoruję go dookoła. Dodam róże z masy cukrowej. Patrzcie na to. Udało mi się. To jest genialne. To nie było takie trudne. To jest ten twój świetny pomysł? Okej, teraz moja kolej. Chwileczkę. Mogę ich użyć? Wcisnę orzechy do ciasta. Następnie potrzebuję syropu truskawkowego. Uuu, pychotka! Poleję nim ciasto. Nie, nie rób tego! To wygląda jak krew! Właśnie o to mi chodzi. Pozwolę, by rozlał się po cieście. To się nazywa straszny torcik. Podoba mi się. Jest idealny. Jestem z niego całkiem zadowolona. Co myślisz? Będzie mi się śnić po nocach. Skończyłyśmy, kochana. Ach, fajnie. To wygląda dobrze, babciu. Bardzo kreatywne. Wiedziałam, że ci się spodoba. O rany, a to co? Wygląda, jakby miało mnie ugryźć. O to właśnie mi chodziło. Ha, kto zrobił najlepsze ciasto? Ja. Babcia wygrywa! Uhu! Wiedziałam! Może następnym razem ci się uda? Nene! To szczyt moich osiągnięć! Arcydzieło! Potrzebuję więcej tortów! Coś ładnie pachnie! O! Co za tort! Może być lepszy! Poprawię go! No, znacznie lepiej! O, jesteś! Nie, niedobrze! Pokażę ci, co zrobić! Psujesz go! Spójrz na to! Ładny, co? Co się dzieje? Mój piękny tort! Oszaleliście? Co to za hałas? Mam dość! Dam wam nauczkę! Hej, uważaj! O nie, to przycisk! Co ja zrobiłam? Niedobrze. Co się dzieje? To przeze mnie? O, gdzie jesteśmy? Nie rozumiem. Pora na wyzwanie. Oto numer jeden. O, tęcza. Umiem to zrobić. Do dzieła. Oto mój tort. O, kręci mi się w głowie. Ten chłopak zawsze psoci. Nieważne, nałożę krem. Będę kręcić i wyciskać ze szprycy. Zmienię kolory, stworzę piękną tęczę. Świetnie mi idzie, dobrze się bawię. Posmaruję wierzch kremem. Na całej powierzchni tyle wystarczy. Teraz go wygładzę. Użyję specjalnego noża. Pozbędę się nadmiaru. Później go zjem. To nie koniec. Zrobię coś wyjątkowego. Po
oleję ten brzeg. Niech zastygnie. Mam tęczowy krem. Wycisnę go na wierzch. Wow, wygląda super. Istna magia. Zachwycę kucharkę. Na pewno wygram. Hej, lepiej uważaj. Pokażę wam, jak to zrobić. Mam świetny pomysł. Oto niebieska czekolada. I inne kolory. Nieregularny wzór. Wypełnię całą formę. Wystarczy. Poczekam, aż stwardnieje. Ale to nie koniec. O, słodycze. Idealnie. Rozrobię i położę na torcie. Dodam też paski po bokach. Użyję różnych kolorów. To ma być tęcza. O, imponujące. Hipnotyzujące. Pora na czekoladę. Położę na wierzchu. Zostawiłam miejsce. To chyba wszystko. Wspaniałe. Neny, świetnie. Co on robi? Ała, moja głowa. Hej, nie śpi w kuchni. Co? Rzuciłaś we mnie butem? Mam pomysł. Zrobię ciasto but. Babciu, chcesz trochę kremu? Dobrze, kochanie. Dzięki, babciu. Wycisnę na podeszwę. Hej, pomożesz? O to chodzi. Rozsmaruję i dodam warstwę. Powtórzę tę czynność. Z różnymi kolorami. Zgłodniałem od tego. Ale się nie poddam. Będzie niesamowite. Mam dobre przeczucia. Zaskoczę kucharkę. Jeszcze jedna warstwa. Idealnie! Wbiję drewniane patyczki i ukroję pod kątem. Odkroję kawałek. Nałożę tu krem. Piękna barwa. Wyrazista. Popracuję nad bokami. Wycisnę biały krem. Muszę przykryć ciasto. Uff, to trudne. Wcisnę czekoladę do słomek. To specjalna sztuczka. Zaimponuję im. Czekolada zastygła. Obłożę nią tort. Stworzę efekt tęczy. To będzie przepyszne. Mam wielki talent. Ciekawe, czy się spodoba. O, ktoś dzwoni. Halo? Tak. No, nie gadaj. Pora na ocenę. Jednego brakuje. Hej, uważaj. Przyrósł do telefonu. Pomogę mu. Które to? To jego tort. Proszę. Jaki jest werdykt? W porządku. Dzięki. Dobra, co dalej? Kolorowy. Ale za twardy. Nieważne, łatwo krytykować. Rozczarowałaś mnie. I ostatni tort. Co? To jakiś żart? Hej, to jest mój but. Szukałam go. Wygrywasz. Serio? Hurra! O, rety! Znów się udało? Szybko, babciu. Zobacz, ile ciastek. O, wspaniałe. Pożarłbym wszystkie. Co? Ile? Muszą być przepyszne. Trzeba zapłacić. Dobrze, chwileczkę. Mam kieszonkowe. Proszę. Co? To cukierek. Babciu, dasz mi kasę? Co? Mówisz coś? Kup mi ciastko. Oczywiście. Przeliczę kasę. Chyba jestem spłukana. Zaraz, mam grzebień. Nie, to głupie. Przykro mi. Zaraz, wiem. Wezmę je sobie. Nie ma mowy. Mam cię. Łapy precz. Ała, jaka wredna. Nawet nie próbuj. Przepraszam. Nie płacz. Och, niepotrzebnie krzyknęłam. Proszę, to na przeprosiny. Co się tu dzieje? Ciastko za darmo? Żartujesz? O, jaka groźna. Nie mam wyjścia. To twoja wina. Co się dzieje? Jak to zrobiła? O! Co im zlecić? O, mam lalkę!
Co mówisz? Hej, świetnie! Wybrała mój pomysł! Uch, lalka! Czemu? Czemu tak jest? Co za okrutny świat! Zaraz, mam pomysł! Halo? Potrzebuję pomocy! Wow, jak szybko! Ekspresowa dostawa! Zdejmę krem! Nie przyda się! Teraz ozdobię tort! Ułożę różowe wafelki! Świetnie mi idzie! Teraz błękitny krem! Zacznę od środka! Zrobię spirale! Na całej powierzchni! Teraz to wygładzę! To zabawne! Ładnie to wyrównam! Wetknę nogi! Wcisnę w ciasto! Zaleję galaretką i dodam parę detali. To basen! Wow, świetny! Brawo, kochanie! Moja kolej? Wykorzystam inną część. Aha, już wiem. Mam tu biszkopt. Przytnę boki, nadam mu kształt. O tak, bez pośpiechu. Ostrożnie. Teraz dodam krem. Zacznę od dołu, na całej wysokości. Teraz to wygładzę. Nie chcę prześwitów. Muszę zakryć ciasto. Idealnie. Teraz włożę lalkę. Zrobię parę rowków. Zmienię końcówkę szprycy. To wygląda jak falbany. Ale to nie koniec. Zrobię też kółka. I dodam mini baziki. Już gotowe. Przepyszna suknia. Wygląda jak księżniczka. Jestem zadowolona. Co ona robi? Chwileczkę. Widzicie? To nie tort. Nie słuchaj ich. Dopiero zaczynam. Patrzcie. Ustawię plastikową ramę. Zaleję czerwoną czekoladą. Prawie do pełna. Wsypię jadalny brokat. To dodaje jej blasku. Już gotowe. Uwaga! Ale spływa! Cudownie! Genialne! Świetnie! Pora na ocenę! Zacznę od tego! Fuj! Niedobre! Ble! Nie je się włosów! Nie mów mi, jak pracować! A ten tort? O! Jaki pomysłowy! Świetne wykonanie! Brawo! Ciekawe, jak smakuje! Zacznę od galaretki! Bardzo smaczna. Nic wielkiego. Został jeszcze jeden. Ciekawe. O! Niebo w gębie. Co? Wygrałam? Super! Ile prezentów. Tak się cieszę. Juhu! Wow, ale fajnie. Co to za okazja? Moje urodziny. Och, wszystkiego najlepszego. Mam pomysł. Zrobię ci tort. Zobacz. Mogę się wykazać. Świetnie mi idzie. Dodam wiadomość. Pokażę jej, że ją lubię. Na pewno wygram. Gotowe. Voilà, oby się spodobał. Twoja kolej. A więc to tak. Dobra. Mam tajny składnik. Jest świetny. Położę pergamin na ciasto i nałożę krem. Zacznę od krawędzi. Idealnie. Nie zapomnę o spodzie. Specjalny tort na urodziny. Posypię proszkiem. To go ulepszy. Ozdobię boki. Parę dodatków. I jeszcze jedną, czyli świeczka. Skończyłam. Nieźle, co? Co? Skończyłyście? Pospieszę się. Co zrobię? A, już wiem. Mam foremkę kotka. Wycisnę tu krem. Będzie super. Różne kolory. Zachwycę ją. Na pewno. Dodam więcej warstw. Teraz zamknę. Poczekam, aż stężeje. Widzisz? Doskonałość. Jak moje etui na telefon. Pora na imprezę! Juhu! Ale mam szczęście! Dziękuję wam! Pomyślę życzenie. Yes! Co jest? Ojej! Napij się wody! Dzięki! Pomogłaś mi! Spróbuję drugiego tortu. O! To liścik! Co? To
to żart? Jak mogłaś? Co? Nie! To nie ja! Zrobiłaś mi przykrość? O, jaki śliczny! Mały torcik z kotkiem. Bardzo twardy. Rozwal go! Co? Bardzo chętnie. Super zabawa! Wow! Świetne! Proszę! Dziękuję wam! To wyjątkowy dzień. Wygrałeś! Tak! Jestem najlepszy! Halo? Jest ktoś w domu? To może ja po prostu wejdę do środka? Mam przesyłkę z tortem dla Betty. Halo? Ha! Auć! Uwaga! Proszę zrobić miejsce! Uff! A ty to kto? Luksusowe torty? A ty? Beznadziejne torty? Hej! To było podłe! A masz! O! Ha! Chcesz grać nieczysto? Możemy zagrać nieczysto? O! Sam tego chciałeś! Ach tak! Właśnie tak! A masz! Teraz jestem naprawdę wściekły! Ha! Nie sądzę! To oznacza wojnę! Cześć! Co tu się dzieje? Wyglądasz pięknie! Czy to są moje torty weselne? Dość! Ogłaszam wyzwanie z dekorowaniem tortów! O rany! Dobra, niech będzie! Ta czapka doprowadza mnie do szału! Zaczynajmy już! Więc jak? Ja zacznę pierwszy! Na początek trzeba odkryć nasze talerze! Ciekawe, co dostałem! Chleb? I kawałki czekolady? Mam zrobić z tego ciasto? Nie mogę tracić czasu! Proszę tu podejść! Dziękuję! Muszę się napić! Cierpkie! Hej! Ja też chcę picie! Dzięki! Na zdrowie! Dobra, nikt jeszcze nie piecze! Pyszne! Wciąż pijesz swoje, co? Więc równie dobrze mogę zabrać się do pracy! Spójrz na ten wyrazisty czerwony kolor! Wspaniały! Naprawdę rzuca się w oczy na tle bieli. Wystarczy ostrożnie wylać, a następnie wbić kieliszek. Ale czegoś tu brakuje. Cukierków? Dziękuję. Mogą być. Dobrze, że pasują do mojej kolorystyki. Pięknie. Spójrz na tę czerwień z małymi, ładnymi akcentami. Myślę, że to dość romantyczne. Co o tym sądzisz? Nawet jeszcze nie zaczął. Okej, zobaczmy. To są twarde kawałki czekolady, ale mogę to zmienić. Mam! Dawaj ciepełko, mała! Zamienię was w polewę w mgnieniu oka! O! Tada! Sprawmy, by ten chlebek był słodziutki, ale bez tej całej skórki. Znacznie lepiej. Teraz dodam czekoladę. Umieszczę kolejny kawałek i powtórzę cały proces. Tak jak w przypadku ciasta. I tak aż otrzymam wysoki torcik. Czekolady nigdy za wiele. I tak trzeba przykryć cały chleb. Świetnie pachnie. Spójrzcie tylko na to. Dam radę jeszcze jakoś ulepszyć ten projekt? Odpowiedź brzmi tak! Aha! Ale jeszcze nie skończyłem! Mam tu jeszcze to! Nie jest co prawda największej świeżości, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Co powiecie na małe ogóreczki? No i rybki anchois? To jest moim największym arcydziełem! Genialne! O tak, proszę tylko zobaczyć!
czy to jest w ogóle jadalne? Rany! Widzę tu dwa interesujące ciasta. To dobrze. I? Wystarczająco interesujące, by wygrać? Moje jest nieco wytrawne. To jest dokładnie to, na co mam właśnie ochotę. Wygrywasz! Serio? Nie wierzę! No i co? O! Wygląda naprawdę świetnie. Brakuje nam tylko jednej małej rzeczy. Świeczki urodzinowej. Proszę. To się dopiero nazywa świeczka. Nieważne. Już czas. Podpalmy je. Jestem gotowy. Zamierzasz użyć tego talerza? Mój jest o wiele lepszy. Jeszcze się o tym przekonamy. W porządku. Zaczynamy. Wszystkiego najlepszego dla mnie! Ta! Hej! Jejku, ale fajnie! Już ja ci pokażę fajnie! Jak smakuje? Dopiero co zrobiłam sobie makijażnik! Wiesz co? Sam się o to prosiłeś! Tak! Śmiało! Jedz, solenizantko! O! Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś! Ha? O, o! A! Wow! Co to za miejsce? Czy to jakieś wyzwanie? Dobra, ja zacznę pierwsza. O! Całkiem ładnie wyglądające ciasto, ale nieco gołe. Otwórz swoje. Moje wygląda dokładnie tak samo. O, to takie rozczarowujące. Halo? Tak? Mała pomoc? Za fatygę? Brzmi dobrze. Zazdrosny? Zaczynajmy. Czekaj, to pianka do golenia. O nie. Oj, zapomniałem okularów. Rany? Oto czego szukałem. Kremowy lukier waniliowy. Nie ma sobie równych. Tak, bardzo dobrze. To takie hipnotyzujące. Relaksujące, co? Po prostu kręć dalej. Robisz się bardzo senna. Dobra, sama to zrobię. Idź już sobie. Spadaj stąd. Co za brak szacunku. Okej. Nie mam całego dnia. Wrzucam wyższy bieg. Nie można zapomnieć o bokach. Nic nie jest tak gładkie jak sztabka złota. Widzisz? Nie przestawaj lukrować. Już prawie skończyłam. Jakie to wyczerpujące. Ups. Co teraz? Chwileczkę. Coś tu jest na rzeczy. To dopiero jest przepyszne ciasto. Któż z nas nie kocha pieniędzy, prawda? Geniusz! Udało się! Jest! Co? Hurra! Tak! Co ty zrobiłeś? O nie! Ty już skończyłaś? A ja wsadziłem łokieć do mojego! Lepiej się pospieszę! Muszę zacząć od zera! To oznacza zniszczenie tego! Wow! Jakie wilgotne! A teraz pora na czekoladę! Nie zapominajmy o mleku. Następnie wymieszaj wszystko razem w taki oto sposób. Szczerze mówiąc, to całkiem niezłe uczucie. Gdy masa będzie już dość zwarta, odwróć miskę. Teraz nałóż więcej folii i rozwałkuj ciasto. Tak wygląda dobrze. Po utworzeniu kwadratu zdejmij z niego folię. Pora na lukier. Bez obaw, później to wygładzę. Chodzi o to, by cała powierzchnia była biała.
Następnie wystarczy chwycić za koniec folii i zwinąć ją w rulon. Świetnie! Widzicie to? Nie mam szans z całym tym bogactwem. Wystarczy spojrzeć na jej biżuterię. Ach! Wiem! Dzięki! Nie możesz tak po prostu zabrać mojego pierścionka! Czyżby? Bo właśnie to zrobiłem! Poważnie? Spójrzcie na ten błysk! Super! Mam tu coś jeszcze? Cokolwiek? Za wiele tutaj nie ma. Ale lepsze to niż nic. Będą pasować do diamentowej posypki. Wygląda całkiem elegancko. Wow! Ech, cóż za okropność! Co o tym sądzisz? Wygrałam? Wiedziałam! Czy mogę już odzyskać pierścionek? Chyba tak. Żartujesz? Już nie żyjesz. Przynajmniej wygrałam. Lubicie, kiedy jedzenie wygląda smakowicie? Pewnie, że tak. Dlatego przygotowaliśmy dla Was nowe wyzwanie z dekorowaniem tortu. Jesteście gotowi? Wow! Spójrz na ten tort! Wygląda przepysznie! Nie mogę się doczekać, by go spróbować. Nie tak szybko. Mam tu dla Was coś jeszcze. Będziecie mogły udekorować swoje torty. Co to ma być? Ostre papryczki? To jakiś żart? Nie podoba mi się. Co ty dostałaś? Ja mam czekoladę. Jak mi przykro. Pięknie będzie wyglądać na moim torcie. Uwielbiam czekoladę. Ja też. Gotowa? 3, 2, 1, start! Rozłożę moją czekoladę dookoła tortu. Będzie świetnie wyglądać. To nie fair! Ale chyba też muszę coś z tym zrobić. Aż mnie piecze na sam widok. Czemu to Luna dostała smakowite dodatki? Nie podoba mi się to. No cóż. Nie wierzę, że to robię. Ha! Prawie skończyłam. O nie! Muszę się pospieszyć. To nie musi wyglądać idealnie. Ważne, żebym zdążyła przed Luną. Uff! Czy tylko mi robi się gorąco? Au! Moje oczy! O nie! Ale piecze! O, o! Pomocy! Moje oczy! Zrób coś, Luna! Co? Ratuj, nic nie widzę! Co ty wyprawiasz? Uważaj! A! Jak boli! Pomocy! Naprawdę trzeba za Was wszystko robić. Miska z mlekiem powinna Was nieco ostudzić. Lepiej? Uff, ale ulga! Co nie? O nie, moja wieża z czekoladek! To wszystko twoja wina! Ciekawe, co będzie teraz. Cześć! Proszę, miłej zabawy! Przycisk? Chyba musimy go wcisnąć. Ha? Nic się nie dzieje. Ale klapa? Zaraz, a co to? Co ty robisz? Już wiem, o co tu chodzi. Muszę wcisnąć go jeszcze raz. To na pewno działa? Liczyłam na więcej. No dalej, rusz się. Dawaj tę posypkę. Więcej, dawaj więcej. O, ja też spróbuję. Mnie też przyda się posypka. Jest tam kto na górze? Wow, a to co? O co chodzi? Pewnie za moment się wyjaśni. Gdzie ta posypka? To chyba jest jednak popsute. Może baterie się wyczerpały. Co za beznadzieja. Spróbuję z moim jeszcze raz. Ciągle nic. Huh? Wow, tego się nie spodziewałam. O, grzybki. Wezmę go sobie. Chyba o to chodzi z tym koszykiem. Tam jest ich więcej. A gdzie Mindy? Niech ten przycisk w końcu zadziała. Sam się o to prosiłeś. Ha, poskutkowało. Wow, prawdziwy posypkowy deszcz. Niesamowite. Ile tu kolorów. Mindy, zobacz. Gdzie ona się podziała?
Może ja też powinnam użyć jej przycisku? W końcu co takiego może się stać? Gdzie ja jestem? O, jakieś ślady! Mindy, znalazłam cię! Uff, co ty tu robisz? Zbieram grzyby, patrz! Wracajmy do naszych tortów. Spójrz tylko na tę posypkę. O, wygląda smakowicie. Co nie? Już niedługo ją zjem. Ja wracam do dekorowania mojego tortu. Zazwyczaj nie wybrałabym do tego pieczarek, ale wyglądają całkiem ciekawie. Rozłożę je tutaj. To nie typowy dodatek do ciasta, ale zasady to zasady. Przynajmniej grzybobranie się udało. Może zamiast tortu powinnam robić zupę grzybową? Chyba masz rację. Nie wiem, czy ktoś się skusi na ten tort. Obym wreszcie dostała coś normalnego. Cześć, proszę, to dla was. O, to chyba jakaś pomyłka. Nareszcie, coś, co pasuje do tortu. Ależ smakowicie wyglądają te truskawki. Czy to jest robal? O, ale cuchnie. Aż mam ochotę je zjeść już teraz. To na pewno jakiś błąd. Chcę rozmawiać z kierownikiem. Hej, ty, wracaj tu. Czego? Co to ma być? Ups, wybacz. Zapomniałam o tym. To na razie. Wędka? Ach, już rozumiem. Jak one pięknie pachną. Chwila. Nie podobają mi się te nasionka. Muszę coś z nimi zrobić. Lepiej od razu zabiorę się do pracy. To może chwilę potrwać. Do dzieła. Nigdy wcześniej nie byłam na rybach. Ciekawe, jak mi pójdzie. Obym coś złapała. Mindy? Nie mogę teraz. Koncentruję się. Nie chcę pominąć żadnego nasionka. Mam cię. Ciężka robota. Dzięki. Dobra. Nawet nie chcę wiedzieć. Wędkowanie jest jednak nudne. Nawet nic nie bierze. No dalej, rybki. O, truskawka. Mindy i tak jest zajęta. Pycha. Obudźcie mnie, jak coś się zacznie dziać. Co jest? Chyba coś bierze. No! Udało się! Truskawka bez nasionek. Ale sztuka. O-o, niedobrze. Co jest? Co ta ryba robi na moim torcie? Wszystko mi popsuła. Ach! Luna! Ups. To ja może wezmę truskaweczki. Hej, one są moje! Przecież się wymieniłyśmy. Masz moją rybę. Ale truskawki i tak pasują bardziej do mojego tortu, widzisz? Ale przecież... niech ci będzie. Co? Jeszcze więcej ryb? Jak to w ogóle możliwe? Sorki. Witajcie, dziewczyny. Ciasteczka. Moje ulubione. Brokuły? Serio? To jakiś żart? Zabieraj to. Ja ich też nie chcę. Nie przejmujcie się mną. Nie żartuję. Bierz je sobie, ale ja ich nie chcę. Nalegam. Ale Lili! To i tak nie ma sensu. Brokuły są zdrowe. Łatwo ci mówić. Niech im będzie. Położę je na swoim torcie. Tylko gdzie? Nie ma już miejsca. Co za pech. Mindy, patrz. Blender? Czyli mam je zmiksować? No dobra. Spójrz tylko. Ohyda. No, fuj. Ech, mleko mi się skończyło. Położę resztę ciastek na tort. Tutaj będzie dobrze. To już ostatnie. Prawdziwe arcydzieło. Ja o swoim nie mogę tego powiedzieć. Może nie jest aż tak źle? Nie, cuchnie okrutnie. Mindy, wszystko okej? Co? Co się stało? Już dobrze, to tylko brokuły. Wow, ale smród. Luna, po co to wąchasz? Już nigdy nie dotknę brokuła. Muszę to jakoś wylać na mój tort. Co za koszmar. Widzisz to? Może będę udawać, że to lukier. Obrzydliwy, glutowaty lukier.
To chyba obrzydzi mi tort na całe życie. Dobra, chyba wystarczy. Aż tutaj to czuję. Chyba zwymiotuję. Wow, jaki on piękny. Och, co za paskudztwo. Chwileczkę, mam pomysł. Co robisz? Ostatnie wytyczne. Smacznego. Serio? Zaraz, ja się na to nie godzę. Co wcześniej mówiłaś? Zasady to zasady, a więc się ich trzymaj. Popełniłam ogromny błąd. Ach, może podzielimy się twoim? Pora spróbować. Ja też muszę? Wow, wygląda przepysznie. Ale pycha. Brawo, Luna. Musisz kopać leżącego? Ale ohydztwo. No, dobrze, że nie muszę go jeść. Za to ten mogłabym jeść codziennie. Spróbuj tego. Nie ma mowy. Nie jestem masochistką. Hej, co to za pudełko? Pierwszy raz je widzę. Wow, ile tu rzeczy. Powinny się tak świecić. Myślisz o tym samym, co ja? Zaraz, lodówka. Co się dzieje? Ale nieprzyjemna podróż. Jesteś przewrażliwiony. Rzuć lodką w tamtą tarczę. Lubię wyzwania. Patrz to. Co to oznacza? Mamy malutką dłoń. Dwie malutkie dłonie. Śmiesznie wyglądasz. W sensie, to nic takiego. Wiem, że zazdrościsz. Gili, gili, gili. Przestań. Jesteś niepoważny. Zgadnij, kto? Zabierz ode mnie te małe łapki. Wyluzuj, ty nudziaro. Może ją rozweselę. Czy to miłe? A więc to tak. Nie radzę ze mną zadzierać. Popełniasz wielki błąd. Co się dzieje? Przestań, proszę. Musisz ochłonąć. Przepraszam. Dobrze, ale dość tych żartów. Jesteś wredna. I cieszę się z tego. Dobra, usmażę naleśnik. Wow, jaka wielka butla. Zacznę od czarnej masy. To będą świetne kontury. Teraz zacznę kolorować. Muszę się trzymać linii. Pora na różowy. Ładnie pachnie. Robi się coraz trudniej. Trzęsą mi się ręce. Zapełnię wszystkie luki. To najśliczniejszy Jigglypuff na świecie. Zaraz skończę. Teraz go odwrócę. Spójrz, jaki jestem zdolny. To wszystko? Przecież jest świetny. Przyznaj mi rację. Aż szkoda go zjeść. Tam nic wielkiego. Moja kolej. Obserwuj. I że niby co dalej? To będzie ciekawe. Moje ręce znów są jak dawniej. Co za ulga. Zaraz, ale jaja. Proszę, bez takich żartów. Już bez nich jest okropnie. Co mam z tym zrobić? Dobra, zaczynam. Na pewno dam radę. Wystarczy go odrysować. Najpierw zrobię duży okrąg. Potrzebuję ich kilka. To wystarczy. Teraz je połączę. To łatwiejsze niż myślałam. Zamaluję to pisakiem 3D. Muszę to całkiem zakryć. Jak skończę, dodam detale. Tutaj będzie oko. Potrzebny mi błękitny wkład. Teraz łapki, warstwa po warstwie. To samo z nóżkami. Co teraz? No tak, włosy. Wow, wyglądają świetnie. A teraz dodam uszy. Będą spiczaste. Oj, zapomniałbym o mikrofonie. Chyba gotowe. Stój! Nie! Udało się. Nie dziękuj. Wcale nie zamierzałam. Upadło na niego sadzone. Jest cały tłusty. Od razu lepiej. Ładny, co? No, świetna robota. Gotowa na drugą rundę? Mam dobre przeczucie. Rzucam. A? Skąd ja ją znam? Tak, prawda. Wygląda znajomo. Ale mam ważniejsze zajęcia. Próbuję się skupić. Mam macki. Przyłgnęły. Obudziłem krakena. Nie powtórzę tego błędu. Do dzieła. Hej, dobrze się tym chwyta.
Zacznę od włosów. Przeważnie rysuję się je od góry do dołu. A teraz rysy twarzy. To dzieło mojego życia. Idzie jak z płatka. Nie ma wielu kolorów. Na pewno łatwo mi pójdzie. Szybko pomaluję usta i jej trupio bladą twarz. Wybrałem najjaśniejsze ciasto do naleśników. Idealnie dobrane. Wow, wygląda jak ty. To twoja bliźniaczka. Ale naleśnik jest znacznie milszy. Bardzo śmieszne. Pora uwolnić wszelkie napięcie. Ale rzut. Tego właśnie chciałam. I to ma być trudne wyzwanie? Zrób sobie manikur. O co ci chodzi? Jak to się stało? Kiedy one tak urosły? Hej, nie narzekam. Ludzie płacą za takie paznokcie. Nie podniesiesz pisaka. Co? No weź, czemu to takie trudne? Bo zaraz wybuchnę. Nie radzę mnie denerwować. Chwileczkę. Wiem, co zrobić. Zapomniałam o wizytówce. Do szczęścia potrzeba łzy? Warto spróbować. Jestem wróżką chrzestną. Przydałyby się wam moje zdolności. Kochana, masz straszne paznokcie. Ale wiem, co poradzić. Odczaruj mnie, proszę. Lubisz błyskotki? Wow, długie macki. Dzięki, jesteś super. A gdzie podziała się wróżka? Teraz będę tworzyć. Wiesz, że to oszustwo? Najpierw narysuję okrąg. Teraz go wypełnię długimi pociągnięciami. To będzie moja baza. Teraz zmienię wkład i narysuję włosy. Nic trudnego. Przecież to ja je tak czeszę. Jak skończę górę, to zajmę się warkoczami. Wystarczy prosta linia. Teraz narysuję tułów. Najpierw trójkąt, zapełnię środek. Oczywiście na czarno. I domaluję twarz. Łagodnie uśmiechniętą. Na koniec ostatnie szczegóły. Na przykład kołnierz. Co za elegancka dziewczyna! Moja miniatura. Co ty na to? Pokażesz? Patrz, mnożysz się. Świetnie. Masz klony. Powiedz mi, czemu z tobą gadam? Oddaj to. Zawsze psujesz zabawę. No, rysuj mnie. Pracuję nad pozami. Ciekawe, co teraz trafię. Rzuć, to się dowiesz. Oby coś dobrego. No, ciekawe. Będzie zabawnie. A co z tym zrobisz? Nie ruszaj się. To ci się za bardzo spodobało. Usta nie. Wow, jaka nerwowa. To najtrudniejsze wyzwanie. Narysuję kontury. I dodam dziób. Łatwe. Ptak musi mieć dwoje oczu. A to będzie skrzydło. Teraz piórka w ogonie. Matka natura byłaby dumna. Wypełnię kontur. Tułów pomaluję na biało. Ominę skrzydło. Będzie w innym kolorze. I ostrożnie obrysuję oczy. Pierwsza część gotowa. Skrzydło będzie błękitne. Zapewnia świetny kontrast. Ogon będzie taki sam. A teraz żółty dziubek. Zaczyna się smażyć. Czas na różowe nogi. I odwracam. To najtrudniejsze. Udało się. Ważne, że się starasz, ale nie zjem tego. Moja kolej. Też rysuję ptaka. Zaraz, czy to opaska? Dajcie spokój. To niesprawiedliwe. Oby mi się udało. Zacznę od tułowia. Oby właśnie to mi wyszło. Pokoloruję. Nie mam pojęcia, co to za kolor. Oby pasował. Wszystko jest lepsze od naleśnika. A teraz skrzydła. Muszą kontrastować z tułowiem. Rysuję ptaka w locie. Szybuję sobie w przestworzach. Dorysuję dziób. To dwa trójkąty. Zamaluję tym samym kolorem. A teraz najfajniejsza część. Ptak musi mieć ciekawy kolor. Dodam niebieskie pasy. To błękit, tak? Chyba gotowe. Szczerze, czy to wygląda jak ptak?
Wow, całkiem nieźle. Zdejmiesz mi to? Proszę, muszę do łazienki. Nie. To załatwię się tutaj. Lepiej być nie mogło. Zaraz to zjem. Czuję placki. Wezmę to. Zabawię się. Przyprawię go. Dobrze, że mu pomogłam. Na pewno będzie wdzięczny. Poszedł. Odłożę to. Nie domyśli się. Jeszcze jeden składnik. Krem czekoladowy. Placuszki. A co ze mną? Daj jednego. Poczęstuj się. Smacznego. Co? Nie! Ciekawe. Czekaj. Nie o to chodziło. Pomogę ci. Proszę. Co robisz? Jestem mokry. Ja ci pokażę. Chciałam tylko pomóc. Wkurzasz mnie. Jak to zrobiłeś? To będzie zabawne. I co teraz? Chcę zrobić naleśniki. Będzie tak, jak chcesz. Bardzo się cieszę. Ja zacznę. Mam dobre przeczucia. Wiem, co zrobić. To was zachwyci. Potrzebuję rękawic. Trzeba być ostrożnym. Niebieskie ciasto. Muszę się przyjrzeć. Tak jak planowałam. Co wy na to? Już? Zabiorę się do pracy. Ale co zrobić? Po prostu zacznę. Może coś mnie natchnie. Zrobię trójkąt. Teraz wypełnię. To bardzo łatwe. Co dalej? Niebieskie ciasto. To trudniejsze niż sądziłem. Gdybym uczył plastyki, to byłoby mi łatwiej. Ale zrobię, co mogę. Kto wie, co się zdarzy? Smażę dalej. To nie koniec. Dorysuję koło. To jest nie najgorsze. Zaczyna mi się podobać. Teraz rączki. Wow, to jest okropne. Jak ja mogłem? Zrobiłem się głodny. Przekąszę coś. O, chrupiące jabłko. Chwileczkę. Mam! Wiem, co zrobię. Narysuję jabłko. Użyję czerwonego ciasta. Następnie dodam ogonek. Będzie zielony. I zjemy prawdziwe jabłko. Co? Niemożliwe! To jest piękne. To jest to, o czym myślę? Na pewno. Jak to zrobiłaś? Jestem zdolna. Koniec! Tak! Wygrałam! Hurra! Ha? Co się dzieje? Gdzie on jest? Wow! Zostawił jabłko. Zrobiłam się głodna. Smaczne. Nudzi mi się. Spójrz, coś się dzieje. Nic nie rozumiem. Nieważne. Jestem zajęty. Muszę zadzwonić. O, wiem. Mam pomysł. Uważajcie. Zacięło się. Nie poddam się. Naprawię to. Wiem, co zrobić. Teraz też spróbuję. To działa. O, to dzięki tobie. Tak, zaczynamy. Mam świetny pomysł. Patrzcie. To się wam spodoba. Robię się głodna. Wyciskam ciasto. I już gotowe. Mogę to zdjąć. Pyszny popcorn. Idealny przy filmach. Tam. Pokażę, jak się to robi. Spójrz. To dopiero przekąska. Z lodami nie wygrasz. Są przepyszne. Wyglądają świetnie. Jestem Picassem naleśników. Gotowe. Odwrócę. Pięknie. Widzicie? O to chodziło. Dobra robota. A co z tobą? Daj mi chwilę. Muszę sprawdzić kartkówki. Ach, to mnie natchnęło. Moja ulubiona ocena. Teraz to zapełnię. Zasłużyłem na piątkę. Skończyłem. Bardzo ciekawe. Jak to wygląda? Już usmażone. Spójrzcie.
To niesamowite! Nie do wiary. To jakiś żart? O tak! Wygrałam! Juhu! Wielki popcorn! Daj trochę! Jaki pyszny! Ha, nikogo nie ma. Dobra okazja. Nikt mnie nie może zobaczyć. Mamy wszystko, czego trzeba. Czy się uda? Zaraz się przekonam. Dalej. O, a to co? Placuszki. Smakowite. Tak, masz rację. Podzielisz się? Dalej. Ale to moje. No już, choć jeden. Dobrze, jedzcie. Dawaj. Jakie puszyste. Jestem bardzo głodna. Zrobię więcej, ale te są dla mnie. Co się dzieje? Placki w szkole? Oddaj to. Wow, nawet smaczne? Babcia takie smażyła. Zrobię więcej. Co to ma być? Siema lekcje! Natychmiast! A ty? Czemu jesz placki? To jest zabronione! Popamiętacie mnie? Niegrzeczne ksero! O, gdzie jesteśmy? To całkiem zabawne. Okej, uważaj. Fajnie, co? Wow, i to bardzo. O, koło. Gdzie się zatrzyma? Odsuńcie się. Ja pierwsza. Mam to, czego mi trzeba. Patrzcie. Zacznę od chmur. Teraz zrobię tęczę. Czegoś zabrakło. Kolorów. Zacznę od zielonego ciasta. Nie wyjdę za linię. Potem wezmę żółte. Genialnie. Brakuje tylko garnka złota. Nie zapomnę o chmurach. Zamaluję je. Użyję zwykłego ciasta. Tak jest. Teraz niech się smaży. Jakie śliczne. Chyba mam dobrą długość. Zdejmę to. Jaka śliczna. I co? To niepotrzebne. Mam własną recepturę. Zaraz was zachwycę. Mam wielkie plany. O, wystawię ocenę. Gdzie ja byłem? Telefon. Jestem zajęty. Bez przerwy pracuję. Niełatwo być dyrektorem. O, zdrzemnąłbym się, ale robię naleśniki. Teraz to wypełnię. To jest najłatwiejsze. Po prostu to zaleję. Nie chcę żadnych dziur. Dobrze, odwrócę to. Opadną wam szczęki. To wspaniałe. Hej, widzisz go? Czy on zasnął? Czas na kawał. Odkręcę na full. Zaraz się zrobi gorąco. O, nagrzało się. Co to za zapach? Ratunku! Co się stało? Nieważne, twoja kolej. No dobrze. O, mam pomysł. Zacznę od koła. Dodam drobne szczegóły. To będzie twarz. A właściwie emoji. Dodam łzy na twarzy. Będą z niebieskiego ciasta. Świetnie. Dużo żółtego ciasta. Wypełnię nim twarz. Niech się usmaży. Teraz to przewrócę. I wyłożę na talerz. Jak wygląda? Chyba nieźle. To koniec rundy. O nie! Uwaga! Zepsuje mi fryzurę! Pomocy! I co teraz? O, widzicie? O, dobry traf. Wiem, co zrobić. Użyję foremki. To będzie najśliczniejszy naleśniczek. Naleję tu ciasta. Muszę się spieszyć. Dobrze mi idzie. Drugi kolor. Zrobię okrąg. Potem wypełnię. Aż do samej foremki. To już niepotrzebne. Niech się smaży. Pora to odwrócić. Oto chwila prawdy. Wow, teraz to. Jeszcze krem. Najlepiej czekoladowy. Posmaruję naleśnik. To wystarczy. Teraz go zwinę. Tak, żeby nie pękł. Apetyczny. Teraz wy. Czy to trudne? Najpierw kolor żółty. Zrobię kółko. Co dalej? A, może być.
Otoczę tym kółko. Teraz to wypełnię. Jestem artystą. Doskonały naleśnik. Pyszny. Ładnie. Twoja kolej. Dobra, zaczynam. Nie czuję się pewnie, ale zrobię co mogę. O, nieźle. Chyba zaczynam to łapać. Dodam kolory. Najpierw żółty. To idealny dzióbek. Świetnie mi idzie. O, jakie ładne. Barwa miła dla oka. Teraz... brąz. Tak, to świetne. Świetny kolor piór. Bardzo fajnie. Wczułem się. Nic mnie nie powstrzyma. Nie zostawię dziur. Odstawiam butelkę. Teraz ostatni detal. Żółte nóżki. Ach, jaki słodki. To dzieło sztuki. Żal, będzie to zjeść. Lepiej to zdejmę. To twoje? Chwileczkę. Odwróć go. Co? Po co? No dobra. Tak myślałam. Spójrz na to. Nieźle. A ocena? Przegrywasz. To zabawne. Nic ci nie jest? Widzisz to? Co się dzieje? Tak nie wolno. Co za pyszne wyzwanie. Mamy nadzieję, że macie chrapkę na więcej. Kto waszym zdaniem zrobił najlepszy smakołyk? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie udostępnijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych świetnych odcinków.